Zgłosił się pierwszy pan radny Jański. Bardzo proszę, panie Pawle. Witam państwa, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Co do tej uchwały, ja mam pewne wątpliwości. Powiem państwu tak, ja się tutaj, wysłuchując bardzo merytorycznie pana prezesa spółki, pięknie na pytania wszystko jest odpowiedziane. No, ja się tak chwilami czułem, jakbym miał przed sobą, znaczy no, jakbym był tutaj namawiany na panele fotowoltaniczne, coś w tym stylu. Natychmiast już, bo jest promocja na to wszystko. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że patrząc na uchwałę, na uzasadnienie dalej, jest spółka Inicjatywa Mieszkaniowa, została uregulowana 19 stycznia 2021 roku, tego roku, czyli miesiąc temu. Ja od praktycznie dziecka jestem samowystarczalnym człowiekiem. Ważę na wszystkie kredyty, które mam wziąć, wszystko cokolwiek mam zrobić. I uważam, że takie coś jest zbyt szybko, zbyt gwałtownie powoływane. Ja rozumiem, że mamy krótki termin, ale uważam, że co nagle to po diable. Mamy z tej spółki, z tego co zrozumiałem, to my z tej spółki wyniesiemy to, że dostaniemy ziemię tutaj na Mianowicach. I że jest prawdopodobieństwo, że powstanie tu 250 mieszkań. Ja, żebyście państwo nie zrozumieli, ja nie jestem za wstrzymywaniem budownictwa. Ja jak najbardziej. Budownictwo musi być. Ale pan prezes też mi powiedział, na moje pytanie mi odpowiedział, że to nie są mieszkania dla ludzi ubogich. A ja uważam, że no należy jak najwięcej, bo tych ubogich ludzi no niestety jest i będzie ich coraz więcej. I nie, żeby nie było tak, jak to jest w Stanach, że coraz więcej ludzi ląduje w metrze pod kartonem, bo państwo nie potrafi o nie zadbać.